projekt realizowany jest z okazji Roku Norwida w 200-lecie urodzin patrona naszej instytucji. Festiwal to kilkadziesiąt zaangażowanych osób, 3 dni, 9 wydarzeń. Bo nie da się ukryć, że Norwid no nie jest to czytany z pasją autor, podejrzewam. I co w takim razie tracimy, nie czytając Norwida? Co nas omija? Korzyść czytania Norwida w przeciwieństwie do innych poetów jest taki chyba, że Norwid uczy czytać poezję. Norwid jest poetą zdania, to znaczy, że jeśli Norwid wchodzi do kultury, to wchodzi jako autor skrzydlatych słów. Próbowałem kiedyś popatrzeć na Norwida od wnętrza, to znaczy mi się wydaje, że on zdawał naprawdę sobie sprawę z jego osobistego dramatu niemożności porozumienia z czytelnikiem. Hasłem festiwalu są słowa "Dopokąd idę", zaczerpnięte z wiersza "Pielgrzym". Przecież ja aż w nieba łonie trwam, gdy ono duszę mą porywa jak piramidę. Przecież i ja ziemi tyle mam, ile jej stopa ma pokrywa, dopókąd idę. Kiedy rok temu wybieraliśmy to hasło jako myśl przewodnią festiwalu, nie spodziewaliśmy się, że będzie ono tak aktualne w kontekście współczesnym, tego czego dzisiaj doświadczamy, szczególnie w kontekście kryzysu migracyjnego. Norwid, pamiętajmy, bywa określany właśnie poetą pielgrzymem. Ale ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie. Dziękuję organizatorom festiwalu za zaszczyt i przyjemność ogłoszenia werdyktu jury nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida. Ocenialiśmy zatem oczywiście integralność osobowości twórczej, ale braliśmy także pod uwagę te walory, które, jak się zdaje, dla Norwida były szczególnie cenne. Niezależność artysty od mód, odwaga i odpowiedzialność. Nagroda główna idzie w ręce pani Marty Dzido, powieściopisarki, dokumentalistki, reżyserki i producentki filmowej. Chciałabym też podziękować wszystkim moim bliskim, którzy przez lata mojej pracy twórczej byli ze mną i mnie wspierali. Bez nich na pewno by mnie dzisiaj tutaj nie było. I bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Hasłem przewodnim i tym punktem odniesienia dla wszystkich projektów rezydencyjnych było motto całego festiwalu, czyli "Dopokąd idę". Natalia zgłosiła projekt Ekoobrazy Krakowa, inspirowane twórczością Cypriana Kamila Norwida. Jest to seria prac, które zrealizowałam za pomocą tworzywa, które najbardziej lubię. Jest to szkło, które było z starych okien, które ma swoją energię, ma swoją historię, szczególnie teraz, kiedy właśnie z tego okna spoglądamy na ten pandemiczny świat. Nawiązując też do jakby twórczości Norwida, chciałam pokazać, że te ruch ręki, pismo, tak naprawdę ono jest emocjonalne. Dziecię woła za piersią: mamo, lecz ona w mieście jest na balu, pierś zapiętą, wsparłszy o ramię tanecznika, co uśmiech kłamie. Nim znów ucieknę, nic nie mając zgoła, w podartym płaszczu oporze zawieje. Norwid nie mógł zarabiać tym, co kochał, czyli pisaniem. Człowiek w permanentnej biedzie, i materialnej, i symbolicznej. No, to rodzi oczywiście potężne, negatywne emocje. I teraz przekuć te emocje na twórczość, to jest według mnie najwyższy rodzaj kunsztu, i on to potrafił zrobić. Do wielu treści norwidowskich nie mamy już dostępu. No, jego notatki choćby pod koniec życia zostały zniszczone. Więc ja też miałam takie poczucie i mam wciąż, że tam jest bardzo dużo do odkrycia. Nie dowiemy się nigdy, co powiedziałby Norwid, co odpowiedziałby na Państwa pytania, ale mam nadzieję, że my odpowiedzieliśmy na co najmniej kilka pytań i że nasza publiczność dowiedziała się czegoś i jest zachęcona do czytania Norwida albo do czytania jego biografii.
gdy ono duszę mą porywa, jak piramidę, przecież ja ziemi tyle mam. Ile jej stopa ma pokrywa, do pokąd idę, do pokąd idę, do pokąd idę. Do pokąd idę.